Cześć kochani, witam Was serdecznie w Zrób to sam. Pokażę Wam dzisiaj bardzo ładny szal komin, zrobiony ładny wzór, widzicie tutaj. Taki przebieg ten wzór ma z przodu i z tyłu. Bardzo łatwo szydełkuje się tym wzorem, półsłupki. Jakiej włóczki i jakiego szydełka użyłam, zaraz Wam wszystko wytłumaczę. I zaczynam od włóczki. Te dwa motki to Woolly Hugs Sheep. 50 gramów to 110 metrów. Ja zużyję 4 takie motki do zrobienia mojego szalika. Kolor tej włóczki to 72. Taki zielonkawo-turkusowy odcień. I sobie zacznę równolegle tymi dwoma motkami. Zalecane szydełko to 5,5, 6,5. Ja użyję 12. 50% tej włóczki to wełna, 28% to bawełna, 22% to poliamid. No i możemy zaczynać. Zrobię najpierw łańcuszek. Nitki ułożone równolegle. Trzeba dobrze związać. I zrobię 12 oczek łańcuszkowych. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. I to będzie szerokość mojego szalika. Dodam sobie teraz dwa oczka dla wysokości. Drugie. I wbijam się w trzecie oczko, licząc od szydełka. Zawsze pamiętamy o nawijaniu nitki na szydełko. Nitkę przeciągamy przez trzy pętelki. Nawijam. Wbijam i przeciągam przez trzy pętelki. I znowu wbijam. Nawijam. Przeciągamy przez trzy pętelki. Widzicie, jak szybko mi tej robótki przybywa. To jest dzięki temu, że pracuję na dwóch nitkach jednocześnie i dużym szydełkiem. Zrobię teraz do końca ten rząd. Trochę włóczki muszę sobie tutaj wyciągnąć. Już mam prawie gotowy pierwszy rząd. I przeciągam przez trzy. O. Tutaj sobie trochę muszę poluzować. O, i tak wygląda pierwszy rząd. I teraz dodaję sobie znowu dwa oczka dla wysokości. Obracam robótkę i nie będę się wbijać w te oczka, tylko w te oczka od tyłu, jakby w ten łuk poniżej leżący. Od tyłu, no nie? I przeciągam nitkę przez trzy pętelki. Nawijam, wbijam znowu jakby od spodu. I przeciągam nitkę przez trzy pętelki. I znowu nawijam, wbijam się tak od tyłu i przeciągam nitkę przez trzy pętelki. I to samo. Oczka przechylają się tak lekko do przodu i przez to tworzą taką strukturę. Trzeba cały czas pamiętać i uważać, żeby obie nitki były na szydełku,
żeby którejś nie zgubić. I tą nitką można to robić całkiem dobrze. I cały czas szydełkujemy tak samo, wbijamy się od tyłu. I szydełkujemy analogicznie. Jestem już na końcu, jeszcze ostatni półsłupek. O, tu na przykład właśnie zgubiłam teraz nitkę. I przeciągam. I ostatni. I już mam dwa rzędy gotowe. Z drugiej strony wygląda to tak. No i widać, że powstaje właśnie ta struktura z tym wzorkiem. Dalej robię znowu dwa oczka łańcuszkowe dla wysokości. Obracam. Widać wyraźnie, jak to wygląda. Wbijam się znowu tutaj, dokładnie tak samo jak w poprzednim rzędzie. Zawsze wbijam się w tyłki leżący z tyłu. Tak trochę skośnie. A wszystko po to, żeby po drugiej stronie powstawał taki ładny wzór. I teraz zrobię tym sposobem kilka rzędów. I wbijam się od spodu. I zaraz zrobię sobie trochę więcej. Cały czas wbijam się tutaj od spodu, jakby tak po skosie. I pamiętamy, że na końcu zawsze dodajemy dwa oczka dla wysokości. O. No i proszę bardzo, to już jest widok na większy kawałek szalika. Widzicie, jaki ładny jest ten wzór. Skończyłam dwa motki włóczki. No właściwie jeden, bo podwójny. A teraz zrobię dalszą część z pozostałych dwóch motków. Mam już szalik o długości 140 cm. Pozostało mi jeszcze sporo włóczki, którą będę mogła wykorzystać do czegoś innego. Muszę teraz połączyć oba końce. I tutaj mam te dwa końce. Ułożę to inaczej, żebym mogła szydełkować od prawej strony do lewej. Bo chcę to razem zszydełkować. Wbijam się tutaj. Przeciągam nitkę i łączę obie części. Przeciągam nitkę przez pętelkę. O, łączę obie części. I przeciągam nitkę przez wszystkie. I to były nitki początkowe. Teraz mogę wyciągnąć już sobie nitkę. No i dalej tak samo. Łączę obie części i przeciągam nitkę. I zasadniczo szalik jest już połączony. Mogę sobie przeciągnąć nitkę. O. Zaciągam. Te nitki są jeszcze do przeszycia. Tak samo jak te początkowe. Ale zasadniczo szalik jest już gotowy. Widzicie ten wzór. Zaraz Wam pokażę jeszcze lepszy widok. Te nitki są do przeszycia. I te końcowe też. Szalik jest duży, gruby. Ten splot jest też taki gruby, to dlatego, że był robiony dużym szydełkiem. Dwunastką.
bardzo ładny i puszysty. No i tak się układa ten wzór. Po obu stronach wygląda świetnie. Bardzo ładny. Mam nadzieję, że podobało Wam się nagranie. Jeżeli tak, możecie zostawić lajki, możecie też subskrybować mój kanał, możecie dzielić się ze znajomymi, włączyć powiadomienia, żeby żaden następny filmik Was nie ominął. Do zobaczenia w następnym Zrób to sam!